Przed nami ostatnie finiszowe dobiegi. Jestem o Was zupełnie spokojna. Dzisiaj po prostu zwyczajnie bawcie się, bądźcie sobą, pamiętajcie ten wieczór, zapamiętajcie go na długo. Życzę Wam, aby się spełniły wszystkie Wasze marzenia dotyczące zarówno wyboru uczelni, nie tylko wyboru, ale również, żebyście się do niej dostali. Poloneza czas zacząć! Czego starosta życzy tegorocznym maturzystom? W dzisiejszym dniu na pewno wspaniałej zabawy, a już za te przysłowiowe 100 dni dobrych egzaminów maturalnych, wspaniałych wyników, wymarzonej ilości punktów, które zaowocują tym, że każdy z tych młodych ludzi dostanie się na wymarzony kierunek studiów, na wymarzoną uczelnię, tak naprawdę wkroczy w dorosłe życie i te decyzje będą niekiedy wpływały na ich późniejsze losy i to na długie, długie lata, więc chyba przede wszystkim szczęścia, bo myślę, że merytorycznie po naszych powiatowych szkołach są przygotowani bardzo dobrze, o czym świadczą wyniki egzaminów maturalnych z poprzednich lat, także szczęścia, braku nerwów, braku stresu i wspaniałych wyników. Co ważnego można powiedzieć osobom, które wkraczają w dorosłe życie? Bądźcie sobą, mądrze wybierajcie, bądźcie szczęśliwymi ludźmi i traktujcie drugiego człowieka tak, jak sami chcielibyście być traktowani. Myślę, że teraz młodym ludziom ciężko tak, odnaleźć tą ścieżkę życiową, tak, aby się odnaleźli, bo często jednak niestety spotykamy się z tym, że ten pierwszy wybór studiów, akurat po liceum, no to wszyscy raczej pójdą na studia, no to nie jest trafiony i życzę, aby nie bali się tej zmiany, a przede wszystkim nie bali się iść dalej po prostu i życzę im tego, aby im się wiodło przede wszystkim.